Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Aśki i z nami Isayuki. Hajo, hejo, jaho. I głodni ludzie, chyba oni są chyba głodni. Kora, Kora. I zaczynam czuć głód. Właśnie przed chwilą mieliśmy problem, że tutaj nam głodowali. Ech, teraz tak. Co to, czemu tu leżą nasiona jagód? A, zapomniałam wspomnieć, ale jakiś czas temu zauważyłam, że oni mają cztery palce tylko, widziałaś? Wszyscy mamy cztery palce. Nie zwróciłam uwagi. Poważnie. Zwróciłam uwagę za to, że mamy tutaj do wypalania zrobione stanowisko. Jakie? No co ty chcesz? Kora, no to idź se znajdź. Mamy zrobione tak. Stanowisko do obróbki metalu i teraz chciałyśmy robić stolarza. I teraz tego stolarza trzeba obrócić i go wcisnąć. Tutaj. Mamy chyba budowniczych. Zmieścił się. Super. Daliście nam mega dużo podpowiedzi, mega dużo komentarzy. Tylko ciężko jest to wszystko wprowadzić w życie, muszę wam przyznać. I my wiemy, że ta rozgrywka już nie jest najlepiej poprowadzona, ale no niestety tak to jest, jak się gra w coś pierwszy raz, więc trzeba się uczyć na błędach. Naprawy i to wszystko, tych wszystkich błędów. No, czemu? Aha, umieram z głodu. A. Wszyscy umierają z głodu. Może się całe mięso psu oddała. To prawda. Co to jest? Wytwórnia węgla. No i teraz tak. Wytwórnia... Aha, tego węgla tu jest mega dużo. Bo tu się ten węgiel narobił ostatnio. Ale mamy tak, dymiarkę, którą chciałabym przetestować, bo ja nie mam żadnego pojęcia, jak ona działa. Utwardza się tutaj łupki. Tutaj się wdmuchuje powietrze do pieca. Ja pójdę na coś zapolować może, co? Możesz postawić chatę rybaka, bo tutaj też dostaliśmy wiele informacji, żeby tą chatę rybaka jednak postawić. Chociaż nie wiem, czy mam ludzi, żeby przypisać. A czy ją się stawia przy wodzie gdzieś? Tak. Z tego co wiem, to tak. Zbadaj piec, ale tu jest... Ale spala węgiel drzewny w wysokiej temperaturze. Łupek. Tylko, że czy my mamy kawałki tego metalu? Czy je można jakoś przetopić? Gdzie one są? W magazynie. Miałyśmy tutaj takie kawałki. Gdzie to jest? Nie tu, nie tu. Tutaj. Kawałki metalu można znaleźć na martwych wrogach i wykorzystać w dymarce, aby wytworzyć... O, właśnie. No będziemy się uczyć, no co? Pewnie, że tak. Gdzie to było? Tutaj. Tak. Rozpal. Zarządza pracownikami. Przeglądaj. Nie, no a jak tu muszę... Aha, bo ja tu wrzuciłam węgiel, ale... Czekaj. Brak paliwa. No to... Nie wiem, rozpal. Tutaj. Zobaczymy, jak to działa. Okej. Okay. Węgiel drzewny jest użyj miecha. Mogę pozbierać trochę tych małżów, no, jeżeli chcesz, do jedzenia, pewnie. Albo iść coś ugotować, upolować, chciałam powiedzieć. Mogę pozbierać. O Jana, jak to się... Nie wiem, czy mam spamować to E, czy... Nie, trzymać. O Jana, jak to ciężko. W sensie długo? Nie, bo to trzeba... To jest... Bo to trzeba dmuchać w ten piec. Tym... Aha, bo ja mam trzymać... A, bo ja mam tu trzymać temperaturę, pewnie, żeby nie była za wysoka. Okej. Okay. Jeszcze przypominają komentarze pod tytułem... Robienie metalu w tej grze i stali nie jest wcale takie fajne. No nie jest, powiem ci szczerze. Znaczy, jak przypiszemy tu pracownika, i on sam będzie tutaj dmuchał, to może będzie to lepiej, ale na razie zrobiłam trzy kawałki, jeszcze trzy zostały. Temperatura to 1500 mniej więcej, nie wiem czego. Chyba nie Celsjuszów, raczej Fahrenheitów jakiś. Ale paliwo zaraz mi padnie. Chociaż my mamy tej grze temperaturę chyba w Celsjuszach. O nie. Wyjmij... Oha, a tutaj wyjmuję teraz i... Obróć.
Uderz za pomocą młotka, a przytrzymaj. O, kolega, co bym się zrespiła? Utwardza się tutaj łupek. Co mnie płutłucze? Ej! Przecież tu jest... Tu jest milion zadań, żeby to... Aha, obróć. Płoszę się... Ej, mamy atak. Tylko, że ja tu łupek... Ja nie wiem, czy to ja mogę zostawić, bo on wystygnie i już nie będzie się na nowo. Biegnę. Kowalstwo, poziom pierwszy. Lecę, tylko od tego morza do was jest kawałek, jakby co. Poradzę sobie. Obróć. No mamy jednego żołnierza, powinien tam ładować. Atakuje konstrukcję płot z gałęzi. Gdzie? Ojeny, koleś. Gdzie ty jesteś? Gdzie ten płot? Tu jest jakiś. Tam jest, dobra, lecę na niego. Zostaw ten płot. Dobrze, że jest po update'cie, że płoty są lepsze. To ja jednego ogarnęłam, ale lecę dalej. Co to? No właśnie, bo ten pasek żółty leci, to znaczy, że to stygnie. Chyba muszę to zrobić, zanim to wystygnie. I jakie to jest? No. Dobra, mam dziada. Prawie. Kowalstwo na poziomie drugim. Mamy go. Ale popsuł nam... O ja, ponad połowę jednego i drugiego płota ściągnął, rany. Dobrze, że płota, a nie czego innego. No to prawda, ale patrząc na tak długo, na to jak długo te płoty się robi. Nie ma ich więcej na razie. O nie, młotek mi się zepsuł szybko. Jak się krawci? B. Nie mam patyków. O nie, weź podejść, gdzie ty jesteś tutaj? Jesteś tu? Biegam sobie. Chodź tutaj do tej dymiarki. Biegnę. Masz młotek? Mam. To podejdź do tego tu rozpalonego i nacisnij i trzymaj E, bo to chyba ostatnia ścianka została do ubicia. A? Nie, nie, nie. Tutaj do tego łupka. Tutaj, tu łatwo do łupka. Powiedzieć. I trzymaj. I co? Wystygł. Udało się? Przedmiot już wystygł. Odpas uzyskiwany podczas wydobywania żelaza. O nie, zabrakło chyba kilku sekund. A, jeszcze raz? Od nowa? A nie, poczekaj. A czemu to ma gęsisko żelaza? Nie, nie, powiem ci, że nie mam żadnego pojęcia, jak to działa. Chcesz młotek? Przedmiot wystygł. Nie, bo zrobię sobie. Tam pewnie wiszą w ogóle młotki. Ja kliknęłam, on przeskoczył tam. Musiałam akurat przelecieć obrazem, że się nie złapał na tym. Jesteś akurat ty. Młotków nie ma. Ale mnie wystraszyłeś. Co chcesz? Umieram z głodu. Ale mamy patyki. Czy nie mamy patyków? Przechowalnia długich patyków. Patyk. Mam patyki. Jeden patyk w kieszeni. Wezmę 4. Ej, on mówi, że jest głodny. Oni mają tu jedzenie w przechowalni. Czemu nikt nie gotuje tego jedzenia? Gdzie jest jedzenie? No nie, mięso jest tutaj. Tylko. No ale nie ma przepisu z samego mięsa. Musi być jakiś dodatek. A, znaczy pewnie jest jakiś przepis, ale... nie mają zakolejkowanego. No chyba zupa jakaś tam z małż była. Czemu nikt nie buduje w ogóle? Mamy jakiś... O, tu młotek leży tak w ogóle. A, sobie leży niczego. Młotek i kamienna siekiera. To chyba z tej kobiety, co nam umarła pod tą... Jak to się nazywa? Wieżą. Przedmiot już wystygł. To nikt nie przynosi rzeczy z magazynu? Nie mamy więcej jedzenia? Jako tako? Jeszcze raz. Tylko, że to też nie rozumiem. Co ja mam teraz to zabrać? Wywanie ognia. Grzyby. Zbiorę trochę grzybów, to będą mieć do mięsa. Tak w ogóle to muszę jakieś mięso zebrać, bo mój pies zaczyna powoli głodny być. I siup. O, to za dużo. Hop. O. Jedna. A ile tego jest tam w środku? Jeszcze jeden tylko. Drugi, dobra. Anuluj. No ale teraz jak tutaj? Nie można użyć brak żelaza na kowa. A czemu mi leci?
mnie strzela? No naprawdę? Masz tam wroga? Przecież prawie mi zabił. Dasz radę, czy podejść? Tak, tak. O, jeszcze jeden idzie. Dobra, pozbierałam trochę warzyw. Powinni móc to gotować teraz. Sio. Ale ktoś tu jeszcze gdzieś chyba jest, bo... No. O nie. Atakują moją konstrukcję jaką? Gdzie? Już. Tam. A już? Chyba już. Ale mnie poje... Mówię ty, no kowadło mnie boli. Kowadło mnie boli. nie można użyć brak żelaza na kowadle. Ale to połóż. Kawałki metalu. A czy wodę też my musimy do beczki znosić, czy oni też znoszą? Oni znoszą, magazynier powinien znosić. Okej. Okay. Węgiel drzewny, ale to już się przecież zrobił. Wiecie co, nie mam pojęcia. No zrobiły się kawałki metalu. A czemu tobie pokazuje, że no są zrobione? Jakim cudem wtedy wskoczyło samo? A czemu ten jest... X się pojawia? Powiem wam, że nie rozumiem, jak to działa. Można sobie podmuchać miechem. Trochę doskwiera mi pragnienie. No, poczekaj. Bo to kowalstwo pełną parą. Myślę, że trzeba tu przypisać człowieka i on sobie ten człowiek poradzi lepiej niż ja. Nie nadaje się na kowala w tej grze. Absolutnie. No i to jakiś jeden X wyskoczy. No i co? A i jest? Nie. Wyjmij blok kęsiska. O rany, ile tych młotków leży. Wszędzie na ziemi młotki leżą. Czy oni tu robią narzędzie, po prostu frygają je tak na ziemię i tak jest. Dobra, sayonara, lecę dalej. Ciemno tu jak diabli. Obróć. No trzymam. Obróć. Trzymaj. Ja nie wiem, co ja tu ubijam w ogóle. Ubijam łupek, ale po co? I co z tego wyjdzie? Dziwne to jest bardzo. Co się dzieje? Kto do mnie przyszedł? Zimno mi. Idź się rozgrzać. Jeszcze drzazgi mi tutaj w palce wchodzą. Teraz umrę. Z powodu drzazg, naprawdę. Mam taką końcówkę życia, że tylko moje uderzenia serca teraz słychać. To jak ten pewnie też jest czerwony. Dobra, tu trzeba koniecznie zabrać saneczki do budowania tego rybiarstwa. Z tej strony. Jeden tu każdą ściankę trzeba tak przestukać. O! Spadaj! Odejdź stąd. Jest to naprawdę niefajne. Rzeczywiście mieliście tutaj pełną rację, że kowalstwo, czy w ogóle wyrabianie narzędzi metalowych w tej grze to jest jakiś horror. A my ciągle mamy niby ten Blood Moon i ta łapka jest właśnie pod minimapą, że cały jest, czas jest atak właśnie. Może nadejść, no. Wcale o. Nie zauważyłam dopiero dzisiaj. No teraz jest ładnie, tak jak... Żużel. Okay. Kęsisko żelaza. Żelazo, które powstało wytopione w dymarce, można poddać obróbce przy stanowisku obróbki metalu. Dobra. A ten żurel, on ma w ogóle wytrzymałość, która leci w dół i nie mam żadnego pojęcia, co z niego można zrobić. Oj. By się okazało, że... Długo wrócić nie mogę. Sobie to zniszczymy jeszcze przez przypadek. Idę do tej obróbki metalu teraz zobaczyć, co tutaj. Tu jest woda napełniona, ja... no. Okej, okay, jak coś, to ja staram się zbudować tę chatkę rybaka, to może ryby będziemy mieć na stałe. Później, rozpal, bo to dorzuciłam. Trzeba kolejnego człowieka w ogóle przyzywać. Tak, jotunów też tu gdzieś ogarnę, ale nie mogę jednocześnie niestety robić dwóch rzeczy. Szkoda. Szkoda. Przechowalnia produktów, przechowalnia węgla, przechowalnia łupku. Kowadło, twórz. No ale nie mogę tworzyć, bo nie mam... Gorące kęsisko żelaza. A ja mam zimne. Jak mam zrobić, żeby było gorące?
Nie wiem, Przepraszam. tam. Zatańcz. Kuźnia, przytrzym... Dodaj. O! O, 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 coś tu. Chyba o to chodzi. Ło, jak rypnęło. Naprawdę tak się metal wyrabia? Albo wyrabiało w dawnych czasach? Masakra. Wiesz, to, że się kiedyś jakoś wyrabiało, nie znaczy, że to było dobrze wyrabiane. No. I? Jest gorące. A teraz nie mogę go dotknąć. A, dobra, i teraz z czterech takich możemy zrobić jedną sztabkę żelaza. Płyta żelaza, ostrze żelaznego noża, gwoździe. O nie, ja nie wiem, co ja mam zrobić. A ile jest żelaza potrzebne na rzeczy? To jest pytanie. Duże żelazne ostrze, małe. No nie wiem, siekiery... O nie, nie mogę zrobić siekiery. Kilof. Żelazny kilof. Nie wiem. I co teraz? Teraz muszę młotkiem tutaj walić? O Boże. Może przydałby się młotek lepszy tam, bo jak mamy żelazo tworzyć z młotkiem, to może przydałby się lepszy młotek. Ja nie będę tu się bawić, na pewno. Ja to tylko nie, robię w ramach... pokazania na odcinku. Tak jest. Bo a propos, jeszcze tak wrócę do tematu dbania o naszych ludzi. Że tak też się odezwę tutaj, a nie pisałam w komentarzach. O ludzi jest ciężko zadbać, jeżeli my nie zadbamy o siebie. A jesteśmy mocno w plecy, więc... No ciężko. Jak któryś z nas umrze, nawet jak nam było zimno, nie mogłyśmy nawet wyjść i zbierać surowców albo jedzenia dla nich, więc... No tak jak Adlinka mówiła, można było zacząć tę grę lepiej. Teraz jakbyśmy zaczęły jeszcze raz, to trochę inaczej by to wyglądało. No na pewno, na pewno. Rozmieszczenie i w ogóle priorytety inne i tak dalej, no ale trzeba było się nauczyć, nie? No właśnie, dokładnie tak. Ale dobrze. Jak są jakieś błędy, to jest dobrze, czekaj. Ile mam strzał w sobie w ogóle, teraz dopiero zauważyłam. Tak mam wymotnie, mówię, co ja tymi tak strzały to latają? Ja mam w plecach, w rękach. Jerzyk jesteś? No, jestem Jerzyk. No bo ten szkielet stały ze mnie strzelał i się zastanawiałam, skąd ja obrażenia dostaję. No od pracy. No myślałam wtedy, że mnie przenieść do schłodzenia. Otwórz przechowalnię. Dobra. Żelazny kilo, dobra. Wyślij na kowadło? Brak zasobów na kowadło. Użyj. Zmień pojemnik. Aha, to jest średnie. A ty się już schłodziłeś? Nie wiem. Gwoździe się chyba jeszcze chłodzą. No to mamy teraz... trzonek żelazny. I żeby zrobić... Nie wiem co. Tu jest na siekie... O, tutaj. Prymitywny żelazny kilof. Drewniany wał. O nie, dobra. Ajajajajaj. Tutaj sobie zdeponujemy to. R zdeponuj, niech sobie leży. Tutaj niech sobie leży. Jak stoimy z krwią i otunów w sumie? Mogłabym iść pozbierać, żebyśmy przywołały kogoś, to niech... Nie wiem w sumie, co niech robi. Ja się zastanawiam, co budowniczy robi. No właśnie, czas na drzemkę, zaczynam czuć pragnienie. Aha, no tak, bo przecież te płoty wszystkie on buduje. Ja się zastanawiam, czemu on tej pracowni stolarza nie buduje. A przecież jest taka kolejka budowania, że... Tak, ja rybaka buduję, dlatego sama. O, to może by się ktoś na rybaka przydał. Ale to i tak jestem jeszcze w trakcie budowania dopiero. Jeszcze kawałek. Trochę mi zejdzie. Dobra, czy mamy co jeść? Fajna sprawa. Możesz deponować na saneczki jednocześnie i kłodę, i patyk długi. Bo nie rzadko gry mają tak, że jak dajesz patyk, to nie możesz dać czegoś innego, prawda? A nie, tu jest moja łódka, to nie tu idę. Jakie chmury idą burzowe, jak ładnie. Dobra, zdeponuj, niech sobie zjedzą zupki. Ludzi, czy ja mam jakieś... nie, a mogę w ogóle gdzieś gwoździe zdeponować? Mieliśmy też takiego jak przechowalnia małych przedmiotów, bo specjalnie ją zrobiłam. Tylko już ten magazyn zaczyna być na tyle duży, że... Zdeponuj, tak. To w ogóle jest wszystko w tym magazynie. Kamienie, nie, no, małe kamienie to bez sensu, żeby była.
Pisaliście też właśnie, bo to dopiero teraz mnie olśniło. Gdzie jest chatka kamieniarza? Chyba z drugiej strony, sorry, że tak kręcę ekranem. Że jest taki ładny pagórek tutaj, skarpa, żeby zwrócić uwagę, czy przypadkiem tu nie ma wejścia do jaskini gdzieś. O, pewnie. Ale wydaje mi się, że nie podświetliłby nam się do tej pory? Ale gdzieś za tą skarpą jakby. A. Zdeponuję kamyczki. Możemy tu... To tam jest za wielki kamulec. Moje saneczki! Co się stało z saneczkami? Wpadły do wody, weszłam przez za dużą kałużę i się rozsypały na części. O! No. Po saneczkach? Myślałam, że to kałuża jest, a tu jednak była woda płynąca, no. O! To nie fajnie. Nie. Zrobię sobie nowe. Ja pomogę zbieraczom trochę grzybów pozbierać. Dobrze, ja buduję tego rybaka, co byśmy mogli zacząć żreć szusi. No. Dobrze, ale nie najgorzej idzie. Nie widać żadnego wejścia. No kilo w sumie fajny metalowy by się przydał do właśnie zbierania krwi otunów. Ale... Tak. No stolarz jest potrzebny. A może sama tą stolarnię zbuduję? Pewnie ja buduję rybiarnię. No właśnie. Jest tu jeszcze leżał patyk. Myśliwe też pisaliście właśnie, żeby myśliwego zatrudnić, bo myśliwy też poluje przez wszystkie pory roku. Może trzeba będzie zorganizować tych ludzi, jednak przeorganizować to tak, bo może mamy faktycznie źle podobieranych i niepotrzebnie. Teraz niech ja zerknę, co my tu mamy. Mam zbieracza koszary. Ten w koszarach chyba jest niepotrzebny. Ja bym go zwolniła z tych koszar. On się nie przydaje do ataków? No, ale to wszyscy biją. W sumie mamy takie drobne te ataki, no. Ci, co są z koszar, podobno biją lepiej i większe zadają obrażenia i mniejsze obrażenia dostają, jak są wyćwiczeni. A. Kupunek pełny czego? Na razie będzie... Mamy kamieniarza, mamy chatę warsztatową. O rany, rzeczywiście pełny. Psiarnia. A ten z psiarni co on robi? Nie wiem, bo ja się tym psem zajmuję. No właśnie. Tak naprawdę, a co on robi, to nie mam pojęcia. Trzcinę można też przerabiać na włókna. Myślę, że kamieniarza na razie zwolnimy jeszcze i... Co ci się tu nie podoba? Ja tu gdzieś miałam jotunową skałę. Gdzie ona jest? Od razu ją pozbieram, bo to 10 minut zanim on przyjdzie, jeszcze trzeba to zebrać. Ja może wybuduję do tego czasu tego rybaka. Ja, bo on był dobrym kamieniarzem, ale to później. Pozyskiwanie kamieni. Teraz pójdziesz... Osada... Przydaj się. Osada... Boże tak, chata uzdrowiciela. Muszę na razie kogoś przypisać do chaty uzdrowiciela, bo muszę się wyleczyć. A macie ją cię czym wyleczyć? W sumie to nawet nie sprawdzałyśmy, jak to działa, ale pisaliście w komentarzach właśnie, że chata bardzo szybko leczy, jak się tam przypisze kogoś. Więc chyba jest czas, żeby to w końcu zrobić i sprawdzić. Ale nie doczytałyśmy tam, że trzeba mieć jakieś surowce w środku, którymi będą nas leczyć? Powiem ci, że nie kojarzę. Znaczy, jakoś a, to może nie wdrążałam się w ten temat, może dlatego. Jest tak bardzo daleko możliwe, to? Bardzo możliwe. Ale te bum, bum, ja jestem bum, bum, tak przez ten cały czas, jak mam tak mało życia, będzie denerwujące, więc trzeba polecieć się uleczyć. Jest nasz dom. No tutaj też pisaliście, że macie swoje rozgrywki po kilkadziesiąt ludzi. Wow. No ale mówię, jak tak się gra samemu dla siebie, to jest inaczej, bo można się tak fajnie skupić wtedy całkowicie na grze. Tak, a my jeszcze do nagrywania to spotykamy się tam na jakiś czas, no i to jest taki przerwany ten flow. Potem wracamy, jest tak, a co miałyśmy nagrać dzisiaj? Co było do robienia? No to jest troszkę inaczej, jak się tak gra, powiedzmy godzinę, dwie dziennie na przykład. No zazwyczaj dłużej, ale czasem bywa tak. Albo co parę dni. No. Bo bywa tak, że mamy nagrane ze 4 odcinki na raz, a potem przez dwa dni nie siadamy. Wyleczyć się. Właśnie. Bo ci robi drum. Zarządza pracownikami, budowniczy, nie wiem, pierwszy, lepszy. I teraz co? Ja domyślam się, że trzeba rozpalić. Jest trochę podpsuta ta. Tak, wszystko tam jest podpsute trochę.
Połóż się. Usiądź w tym miejscu, aby zajął się tobą uzdrowiciel. O, uzdrowiciel. Chodź, wyjmij ze mnie te strzały. Uzdrowiciel. Ej, ten twój pies jaki duży już. No, ale jeszcze szczeniak. Uzdrowiciel? Halo? Czekaj, bo to nie jest przypadkiem ta, co w nocy będzie pracować? Nie. Uzdrowiciel? Gdzie ona jest? Mamy kogoś, kto... No, mamy dużo takich, co w nocy. Idzie. Idzie. Nie, gdzie ona idzie? Super. Idzie? Tędy, biegnie. Lecz mnie. Nie możesz się doczekać, żeby cię zobaczyć bez koszulki. Co ona mi robi? Ona mnie okłada gałęzią. Dosłownie. Ona wytłucze z ciebie ten, chorobę. Jak jakiś rytuał szamański, ale to po pośladkach mi, kurczę, dziabie. Ale wyleczyła mnie. To jest kwintesencja. Mnie. Kwintesencja stwierdzenia, już ja ci dam powód do płaczu. Ale strzał ze mnie nie wyjęła. Ale wyleczyła mnie na maksa. Pamiątka. No dobra, zwolnij. Już się pouzdrawiałaś. Jesteś wolna. Nie, a tak naprawdę to chciałabym przypisać myśliwego. Myśliwy. Przypisz i kto by tutaj? Walcząc w zwarciu, mistrz zbierania drewna. O, dobra, znalazłam dwa kamienie, super. Ania, widzę, że dobrze sobie radzisz to. Multitasking pełną parą. No i właśnie, co do warsztatu. Tutaj kamienne ostrze. No właśnie, ja tu dałam za dużo. Czyli tak jak myślałam, tu Keskel też właśnie pisał ze mną w komentarzu na ten temat, że najprawdopodobniej to działa na tej zasadzie, że na przykład ustalam, że masz zrobić 5 ostrzy. Więc postać robi te 5 ostrzy i stara się, żeby zawsze na stanie było te 5 ostrzy i przechodzi dalej. Mhm. Że jak ustawię na przykład zrób 30, to się zawiesza, bo próbuję zrobić te 30, żeby było na stanie. Więc no dobra, no dobra, ma to jakiś sens rzeczywiście. Tu zrobiłam na przykład 60 strzał, to trochę za dużo. Zróbmy tak, żeby zawsze było 10 strzał. I po dwie grabki, dwa kilofy, dwie siekiery, dwa noże. I na przykład dwie liny. Lniane. Czy jeden tylko? Słabo. Zaczynam czuć głód, nie czuję się bezpiecznie. Ale powiedz mi, dlaczego ty nie krawcisz, bo co? Bo nie ma miejsca? A, nie masz strzał, nie masz noża, a bierzesz. Myśliwy przyszedł. Alona, znasz tu na... A, i też pisaliście jeszcze, dobra, to kolejna rzecz. Że można zbudować magazyn na strzały. I to jest w sumie dobre. O, no. To by była fajna sprawa. Tutaj. Chyba nie mamy. Wydaje mi się, że nie. O, to jest takie malutkie nawet. To się zmieści gdzieś... Tutaj nawet. Też fajnie. Dostarcz. Cztery patyki i trzy liny jeszcze. Cztery patyki i trzy liny. Nie wiem, jak się rozdziela w dalszym ciągu, więc wezmę 10 lin. Ja też w sumie dalej nie wiem, jak się rozdziela. O, już ktoś dorzucił? Ja myślałam, że... Dobra, nieważne, patyki. Raz, dwa, trzy, cztery. No, panie! Ja tu się biorę. Idź, buduj co innego. No, buduje mi. Jak trzeba, to nie budują, nie? No. Kurczaczki. Widzę, że do mojej chatki nikt nie podchodzi. Rybackiej. No i przechowalnia. Przechowalnia strzał. O co my tu mamy właśnie? Strzały, proszę bardzo. Nie będą zajmowały miejsca przynajmniej dla tego, jak on tam się zwie. Warsztatowca. Właśnie. Bo tu widzę, że jeszcze kamienne siekiery. Na ziemi leżą. Młotek drewniany, ale na zepsuciu. Drewniana motyka, kamienny nóż. Pies jest gotowy, by opuścić. Ale w sensie, żeby opuścić, że chce uciec, bo jest głodny, czy? Nie, chyba żeby go móc ze sobą zabierać, bo do tej pory nie mogłam go nigdzie zabrać. Bierz go. Zaraz go wezmę. Bo jestem kawałek od domu na razie. Śpi sobie na razie. A jak tam w ogóle jego? Sobie śpi. A, trochę głodny. Otwórz menu psa, dodaj do drużyny. Chcesz go dodać u siebie? Ej,
i tak będziemy zaraz kończyć, to go dodasz u siebie. Niech sobie śpi. Dobra. Niech sobie śpi. Ile jeszcze mamy? 4 minuty na następną osobę. Dobra, o, oni sobie te... No, chyba jakoś wychodzimy na prostą. A tu chciałam jeszcze wrzucić warzywa. Cebulę, jagody jakieś przyniosłam. Nie zażarliście już, nie? Tutaj na... No. Ja chciałam zebrać skały, a oni mnie atakują. Jak nasz płot. Biedny. Aha, tu jest zepsuty, tak? Dostarcz. O, nawet naprawię. Naprawię. Tymi młotkami, co mi się psują. Akurat ja wykończę te młotki. O, drewniany młotek zepsuty. Kolejny w rękę. Nie lubię tak zostawiać właśnie takich resztek, narzędzi. Jakie dziwne wrogie się na mnie patrzą. Jakieś żółte ze świecącymi włosami, różowy i zielony. Wszystkim świecą czaszki. O. Co to jest? Ale jest 500 na 700. Dlaczego? Dlaczego mi nie dało naprawić do końca? 500 na 700. 500. Bo te 700 to jest chyba po update'cie, a jak my postawiłyśmy, to to miało 500. I... A tu jest 700. To ja nie wiem. Możesz dorzucić. Jakie to śmieszne jest. Jak tam wasze... O, jak zbierają ładnie. Dobrze, dobrze, niech zbierają. Niech ole, zbierają. Mamy włókna. Powiem ci. Trzeba dobrze, będzie zmienić... Dobrze, niech zbierają. Trzeba będzie zmienić jedno... poletko na jakieś jedzenie chyba. Bo już zaczynamy mieć spory zapas tych lin i włókien. To dobrze, to dobrze. Ja jej to powrzucam. Dobra, nie wystrasz się, jak gdzieś tu przejdziesz poza... naszą okolicę i ten... I zobaczysz masę trupów wroga, bo mnie tutaj próbowali zraszować, ale ich wszystkich pobiłam. Dobra. Dobra. Także, moi drodzy, my się tu będziemy kończyć. Będziemy się kończyć. Bo słyszę też właśnie, że na przesłuchawki mi przebija Tio, który... Słyszałam. który wesoły, nie chce iść spać. Nie. Oj, za dużo tych kamieni. Chciałam... A czemu tak mi się bierze po 5 stepony? Ja chcę 2... Aha, bo to się... Dobra, nie będzie 5. I głaz. Dobra. No. To my budujemy i pewnie zaczniemy od nowego, pięknego dnia u Izy. Następny odcinek. Także pewnie. Weźcie pod uwagę to, że nasze błędy wynikają z tego, że ciężko jest się skupić na jednej rzeczy albo na w ogóle na czymkolwiek. Albo kminimy taką właśnie kuźnię, czy co to jest i zastanawiamy się, schodzi trochę. No. Potem człowiek zapomina, no. Co robił. Także do następnego. Baju! Pa, pa!